Psalm 51 jest jednym z bardziej znanych psalmów, psalm pokutny. Pokuta czym jest? Jest to stawanie przed Panem Bogiem, oczywiście z poczuciem własnego grzechu. Ale to nie jest tylko takie przepraszanie Pana Boga, no żeby Pan Bóg darował, czyli żeby w nim coś się zmieniło. Tak, to jest, gdy do kogoś mówimy przepraszam, to niech ten człowiek się zmieni, niech on przestanie się gniewać. Przebaczenie Boże zmienia grzesznika. I to psalmista wie. Stwórz Boże we mnie serce czyste. Przebaczenie Boże jest stworzeniem na nowo. Przywróć mi radość Twojego zbawienia. Wzmocnij mnie duchem ofiarnym. Pokutujący człowiek oczekuje przemiany w sobie. Nawet takiej. Mam prawo do radości. Przywróć mi radość. To, że grzeszę, nie oznacza, że nie ma prawa do radości. Radość jest darem Bożym, umacniającym w tym, żeby dalej nie grzeszyć. Więc to nie jest daj mi radość w taką płynącą z lekkiego podejścia do życia. Daj mi to, tę zdolność nie przejmowania się moją przeszłością, nie przejmowania się grzechem. Spotkanie z Bogiem jest źródłem radości, a nie jakieś uniki w przyznawaniu prawdy o sobie. Natomiast radosnego dawcę miłuje Bóg, jak mówi święty Paweł. To, co ma być konsekwencją nawrócenia, to ofiarowanie siebie Panu Bogu, który nie czeka na coś od nas, na jakąś tam ofiarę. Nie czeka na naszą ponurą minę z powodu grzechu. Tylko moją ofiarą jest duch skruszony. Tak pozwolić się skruszyć, by dać się ulepić na nowo. Właśnie to pozwolić Bóg stworzył na nowo moje serce. To jest pokuta.